Identyfikator podmiotu SCP-073. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-073 przechowywany jest w dwupokojowej celi, wyposażonej w nieograniczone umeblowanie i przedmioty oraz łazienkę. Podmiot ma prawo swobodnie poruszać się po placówce i jadać w głównej kantynie. Urządzenie namierzające zostało przypięte SCP-073 i nie wolno go zdejmować. Obiekt nie ma prawa wchodzić w żaden kontakt z obszarem poza placówką. Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do kontaktu obiektu z desygnatami SCP, których struktura bazuje na roślinności, ani stosować przemocy wobec SCP-073. Podmiot jest aktualnie przechowywany w ośrodku 17. Opis. SCP-073 wygląda na mocno opalonego mężczyznę pochodzenia arabskiego lub bliskowschodniego, mającego około 30 lat. Obiekt mierzy 185 cm wzrostu i waży 75 kg. Charakteryzują go czarne włosy i niebieskie oczy. Ręce, nogi, rdzeń kręgowy i łopatki zostały zamienione na wersje sztuczne, wykonane w nieznany sposób z nieznanego metalu. Podmiot zwraca na nie uwagę tylko jeżeli ktoś mu o tym wspomni. Obiekt stwierdzi wówczas, iż nie wie jak, dlaczego, ani kiedy wymiana miała miejsce. Powie, że posiada je odkąd pamięta. Na czole obiektu wyryty jest symbol, który prawdopodobnie ma korzenie sumeryjskie. Znak nie został jeszcze przetłumaczony, a sam podmiot wydaje się zakłopotany, kiedy ktoś zwraca na symbol uwagę. Wtedy odmawia wypowiadania się na temat znaku. Podmiot musi się odżywiać i regularnie pić wodę, jednakże jest wyłącznie mięsożerny, co jest efektem oddziaływania na pożywienia pochodzenia roślinnego. SCP-073 nazywa się Kain. Jest na ogół grzeczny i łagodny w stosunku do wszystkich rozmówców, jednakże opisuje się go jako zimnego i w pewien sposób mechanicznego w mowie. Obiekt jest bardzo pomocny i uwielbia wspomagać personel w ich codziennych działaniach, bez względu na to, jakie są to działania. Podmiot posiada obszerną wiedzę na tematy historyczne, od starożytności po dzisiejsze czasy. Zna najpopularniejsze języki świata, także te martwe. Określono, iż obiekt posiada pamięć fotograficzną. Zapamiętał on słowo w słowo cały tekst słownika liczącego 800 stron, z którego treścią zaznajomił się w 1,5 minuty. We wszystkich testach na inteligencję podmiot zyskuje wynik wyższy niż średnia. Obecność SCP-073 wpływa szkodliwie na wszelkie rośliny w ziemi. Uśmierca on wszystkie organizmy roślinne, które znajdują się w promieniu do 20 metrów od jego osoby. Wszelkie powierzchnie naturalne, po których kroczył obiekt, stają się jałowe w przeciągu 2 tygodni. Wszystko, co zostało pozyskane z organizmów żyjących na ziemi, np. drewno i papier, natychmiast gnije i dezintegruje się po dotknięciu SCP-073. Rośliny wyhodowane przy wykorzystaniu hydroponiki również ulegają opisanej właściwości obiektu. Stosowanie przemocy wobec SCP-073 sprawia, że ataki napastnika odbijają się od obiektu w stronę atakującego. SCP-073 nadal będzie wyglądał na niezranionego. W ten sposób traktowane są wszystkie metody wyrządzenia krzywdy obiektowi. Próby pozyskania próbek tkanek i krwi podmiotu okazały się bezskuteczne. Po rozpoczęciu procedur, personel wykonujący je odczuł dokładnie to samo, co aplikowano podmiotowi. Właściwość reflektująca szkody dotyczy również prób pośrednich. Pomimo iż SCP-073 nie zostaje w żaden sposób skrzywdzony, nadal twierdzi, że odczuwa ból powodowany takimi działaniami. Obiekt grzecznie poprosił naukowców o zaprzestanie wyrządzania mu bolesnych krzywd. Notatki dodatkowe. SCP-073 został pozyskany z Departamentu Policji Nowojorskiej w 1900 roku, po zatrzymaniu wskutek znalezienia podmiotu wśród kilku ciał członków brutalnego gangu. SCP-073 powiedział policji, że gang próbował go wyśmiewać, ale w pewnym momencie jego członkowie się zdenerwowali i usiłowali zabić SCP-073. Co skończyło się ich śmiercią. SCP-073 został aresztowany i uznany za Johna Doe, osoba, której godność nie jest znana, w związku z brakiem informacji na temat jego osoby. Fundacja zainteresowała się 073 po rutynowej inspekcji Johnów Doe. Dodatek 073-1. W świetle niezniszczalnej natury SCP-073, jego pamięci fotograficznej i nastawienia kooperacyjnego, wyższe dowództwo uznało, iż wszelkie informacje powinny zostać zachowane na zapas w umyśle SCP-073, co ubezpieczy skutki możliwości zgubienia ich z powodu katastrofy.
Zarządzenie to spotkało się z mieszanym odbiorem, jednakże podmiot wyraził na nie zgodę i przysiągł dochować tajemnicy. Dodatek 073-2. Kiedy podczas procedury wykonywania kopii zapasowej SCP-073 otrzymał informację o SCP-076, podmiot wykazał znajomość 076, lecz prócz stwierdzenia, że już wszystko wie na temat SCP-076, niczego nie dodał. W końcu stwierdził, że wszyscy wyszliby na tej sytuacji lepiej, gdyby nie spotkali SCP-076. Dodatek 073-3. Badanie niezidentyfikowanego metalu u SCP-073 zasugerowano, jako iż byłby on brązem berylowym, który był używany przez wiele anomalnych kultur i istot. Przede wszystkim, brąz berylowy jest składnikiem SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 oraz SCP-2711. W świetle tego odkrycia fundacja podjęła próbę prześledzenia pochodzenia brązu berylowego i zbadania tego, jak początkowo rozprzestrzeniał się na całym świecie. Po zapytaniu SCP-073 był w stanie udzielić wskazówek mówiących, jako iż brąz berylowy pochodziłby z Bliskiego Wschodu, lecz jego prawdziwe pochodzenie pozostaje nieznane. Obecnie prowadzone są dalsze badania nad pochodzeniem owej substancji.